Cześć, witajcie moi drodzy. Żniwa, żniwa i po żniwach. Z tego co tak patrzę, dużo osób nie ma oglądających, ale niech będzie te powiedzmy 5, 10, no do 30 w porywach osób was oglądających kanał, śledzących to co się dzieje. Ja się nie nastawiam zawsze na powiedzmy na youtuberowanie w tym przypadku, tym bardziej, że życie dorosłe. No ale dobra, nie o tym temat, nie na dzisiaj. A więc tak, moi drodzy, wracamy sobie do BS-a. Ja to sobie wziąłem, porozwalałem, tak powiedzmy, rozdzielacz C-top. Ja go studiuję, bo wiecie co, na hydraulice jako tako się aż tak wielce tam nie znam. I ciągle się czegoś uczę nowego. Tym bardziej, że tu, jak mówiłem wcześniej, trzy sekcje, dwusiłówki i dwie jednosiłówki, a tak właściwie to nie jest. Jedna jest jednosiłowa, a reszta to by się zgadzało z tym, że ostatnia sekcja jest sekcją odciążeniową, czyli nie wiem, czy to nadal dobrze tłumaczę, ale chyba dobrze. Czyli ostatnia sekcja działa na zasadzie odciążenia rozdzielacza w wypadku, gdy nie jest on potrzebny, znaczy nie używa się ten, to przepływa przez niego olej. No chyba to tak działa, ale dokładnie nie wiem. Jeszcze się zapytam do osób, które się znają na elektrohydraulice. Także to ogólnie tak by to działało. No chyba, że on jest stały ciśnieniowy. No jeszcze muszę się zapytać po prostu, jak to dokładnie jest z tym rozdzielaczem. Na poszowozie było, wiecie, wszystko fajnie, zdjęło się i kombinuje się. No ale na pewno go odgadnę tutaj, tego rozdzielacza, jakby nie było. No i tak, ta decyzja, dlaczego nie naszego polskiego RBS-a na cewkach, a z tego względu, że no konstrukcyjnie no jest działający i jest w pełni sprawny. Nie jest lejący, o to się rozchodzi, bo tak naprawdę przeużyłem cewkę z niego. On mało co jest wypracowany i on też by był, jakby nie było. Tylko że co? On jest cholernie duży i cholernie ciężki, tak naprawdę. Na nim też by zrobił bezproblemowo, no ale nie o to mi się rozchodzi. Raczej tutaj już bym się skupiał. Pomimo, że to jest 12 V, ale mamy całą elektryczkę, fajnie. Ja tam jeszcze muszę tu kable poprzekładać, bo chcę tą jedną sekcję usunąć. Tam to jest tym podpisem boczna taśma i zastąpię ją. Tutaj mam odczepioną właśnie tą jedną sekcję dwusiłówkę i tu ona wepnie, czyli cztery sekcje będą dwusiłowe. A z tego względu, że po prostu musi tak być, bo jest ważne do opuszczania. Ta, co jest podpis boczna taśma, to było pod silnik hydrauliczny, załączanie. Załączanie i on sobie kręcił się nie w jednym kierunku, nic więcej. I dlatego musi być właśnie dwie sekcje, bo ogólnie to by było na podnoszenie bez przerwy, czy tam na upuszczanie. Musi być właśnie dwukierunkowo, z tego względu, że musi odblokowywać w drugim kierunku przepływ oleju. Ale dobra, ja się jeszcze tego tematu nauczę, moi drodzy. A więc tak. Pomysł na zmianę BS-a na BS-a. No i tak, z początku troszkę takie, wiecie, napalenie się na to, co jest na rynku. Byłem wczoraj sobie, zobaczyłem innego BS-a niebieskiego. Myślałem, że będzie strzał ogólnie, no ale tak, zajechaliśmy, wszystko fajnie, na miejsce. No i nawet powiem wam pod kwestią wizualną. Kurczę, No, lipa, lipa totalna, wiecie. I tak, jakbym nawet chciał jego sprzedać i go sprzedał, udało się go sprzedać i kupił tamtego niebieskiego, to powiem wam, przerabiałbym dokładnie to samo chyba. Dosłownie to samo. Tamten kombajn wymaga, zresztą przynajmniej w mojej ocenie i dla mnie, malowania, naprawy osłon i tak naprawdę to jest zupełnie to samo względem pod stanem technicznym, względem technicznym. Także za wyższą kasę nie utrzymałbym tak naprawdę lepszego kombajnu. Jego bym cenił 45 tysięcy. Wziąłbym te 45, dołożyłbym te 20 tysięcy. No i tak naprawdę utrzymuję tylko i wyłącznie, że na tablicy znamionowej jest co, wybity wyższy numer fabryczny i tak naprawdę ten, no, rok w produkcji, tak? Ale nic poza tym, moi drodzy, no, silnik wiadomo, tamten troszkę nowszy, ale
No jest joystick, ale nie było stabilizacji, nie było nowego typu headeru. No, komputer LHS, ten zwany, tak zwany, nie z tych z bez, on bardzo słynny. No ale no nic poza tym. Nie, no, nie porwało mnie, no za wyższą kasę. To tutaj praktycznie dołożę, no dychę. No, dychę 10 tysięcy, ale to wiecie, moi drodzy, on jest. To nie o to chodzi, żeby go naprawiać. Ja go przerabiam po prostu po swojemu. On technicznie, ja go odpalam, wjeżdżam, zakładam header, smarowanie, leję ropę i on jedzie dalej kosić zboże w tej chwili. W nim tego nie jest jakiś tam problematyczny. No, dwie rzeczy jest do zrobienia, ale przez głupotę własną, no i troszkę wiadomo, wszystkiego nie da się przewidzieć. Pierdoły? No pierdoły moim zdaniem. Tutaj na kole tym tulejka jest do wymiany. W rurze przekładnia, ja już mam ją zamówioną tą przekładnię, a z tego względu, że była noc, tato podjeżdżał do wysypu. Tą właśnie przyczepę przeładowczą do zboża, kombajn na obrotach, nie zwalnialiśmy niczego, nie stawaliśmy do wysypu. Przytkało tutaj blandeczkę od stelaża. Przyczepy zapchało rurę i strzeliło coś w przekładni. Strzeliło, powiedzmy, wysypaliśmy to ręcznie ze zbiornika tyle, ile było zboża. Udało się to odblokować, ale jest jakieś takie chropotanie. Działa to, ale jest chropotanie i dlatego tutaj właśnie ta przekładnia, ta na górze, w środku tutaj jest do wymiany. Kolejną kwestią są przewody hydrauliczne od pompy hydraulicznej rozdzielacza i motowideł, czyli dwusegmentowa pompa hydrauliczna, to będzie do wymiany. Bo z tego względu, że przetarło przewody jeden i drugi, bo jeden o drugi po prostu w jednym punkcie przecierał, jakoś to po prostu tam się nie zaglądało, nie zwróciło uwagi na to. I wczoraj akurat przy zdejmowaniu, odczepieniu przewodów hydraulicznych od motowideł, po prostu zwiększyło się ciśnienie, no i znalazło sobie ujście olej. Właściwie te przewody są nawet tutaj, więc zapowieszone. Te dwa przewody też sobie kupię je. Na razie są gumowe założone, albo się drugi gumowy zakuje najbezpieczniej, bo nie przynoszą drgań, albo po prostu drugie się z rozbiórki kupi. No i właśnie wracając do tego BS-a. Stan techniczny bardzo podobny, powiem wam, no rotory nowego typu, ale no stan ich, powiedzmy, że nie był może jakiś tam aż tak wybitnie najgorszy, no ale też nie był jakiś tam za bardzo idealny ten stan rotorów, łopatek rotorów. To tutaj starego typu, ja wam później powiem różnicę pomiędzy starym a nowym rotorem, o co w tym wszystkim biega i jakie to ma wpływy ogólnie. No i co? Silnik hydrostatyczny w tamtym lał się, powiedzmy. Tutaj, co widzicie? Suchutko. Podsiewacz, podłoga podsiewacza jest nowa, moi drodzy. Tutaj. Pasy dopilnowane. Tutaj jeszcze, powiedzmy, wał separatora będę miał do wymiany, muszę go zdobyć. On jest, powiedzmy, ale muszę podjechać to zrobić. Gumy tutaj, w tamtym była po prostu tutaj już na chama zaspawana, tak paskudnie. No jak się robi, o po prostu no, z jakiegoś powodu było zapierniczone i to grubo spawem. Tutaj takich kłopotów nie mam, widzicie. Założona tuleja, ona jest nowego typu i dlatego się podkłada blaszki dookoła tulei i się ściska. Tak powinno to wyglądać przynajmniej. No w tamtym roku co był problem, bo on stał sobie w zimie, przez całą zimę. A z jednej cewki, no tutaj troszkę gdzieś widzę, z tej co nie wymieniałem, widzicie, jedna jest przełożona, a to właśnie tamtego rozdzielacza lało to i wyciekł olej w tym roku. No tutaj też będzie trzeba coś ewentualnie ten, mówię, ale to i tak do wywalenia, bo to mi tylko zawadza. Wstawiłbym tutaj rozdzielacz pod ten od razu wyjścia z przewodu, bezpośrednio z rozdzielacza. Dał całą elektrykę, mostek z akumulatora, z bezpiecznikiem oczywiście przy akumulatorach. Muszę kupić jeszcze właśnie te wszystkie takie specyfiki, bo wentylator mam w kabinie na 12 V i co? I chciałbym po prostu dać jakimś kablem na kabinę wyjście na 12 V z mostka. To najlepiej. Albo po prostu przetwornicę. No. Trzeba by było ewentualnie, to może i lepsze by było, co chodzi o przetwornicę, bo równomierne rozładowywanie, wiecie, akumulatorów z samochodu ciężarowego przetwornicę by było trzeba zastosować jak tego. No tutaj dwie opcje, albo mostek z akumulatora,
Można to zrobić, to nie ma jakiegoś tam większego wpływu pod warunkiem, że się nie używa to do jakichś wybitnie obciążających elektrykę, jeden akumulator rzeczy, także było. Dobra, kolejną rzeczą, którą ten sieczkarnia, stół do rzepaku, totalnie, no wiadomo tylko, że tu header jest mniejszy, ale konstrukcyjnie totalnie z tych samych rzeczy się tamten kombajn składał. Tutaj mamy kombajn, no co? Sita. Wągrowiecka sieczkarnia, noże też sierpowe. Osłony, no się zaraz wrócimy. Tutaj o co jedyny punkt jest przygnity, ale tu widzicie, blacha co? Cała. 87 rok, blacha jest cała, moi drodzy. Jeszcze tamtą stronę wam mogę pokazać, ale myślę, że to jest bez sensu, bo co wam pokażę, całe osłony nieprzygnite, niewspawywane? Co? Blacha cała. Widzicie? Troszkę gdzieś tam może delikatnie miejscami, ale osłony nie są zgnite. No tutaj wczoraj było troszkę wymywane z tego względu, że to właśnie akurat z tej strony uwaliło mi olejem przy wjeżdżaniu. No materiał z telefonu, kurde, nie ma wyjścia. Tak, było ogłoszenie, że sito są wymieniane. Ja to jeszcze muszę powyczyszczać, pootwierać, bo on tylko że wjechany, bo jeszcze może w tym roku być różnie. Dolne, powiedzmy, u mnie sito nie jest może nowe, ale ono jest dobre, te sito. Jakby nie było, te sito jest dobre, sito. I tak, w tamtym kombajnie było wymienione na nowe, a w ogłoszeniu było, że są wymienione sita, a górne, tak jak tutaj, orkiestra. Nie? On jest jeszcze może aż tak wybitnie tego, ale sito ogólnie powinno być sztywne, jakby nie było. No cena kombajnu też nie powiem wyższa, a praktycznie to wiecie, to jest dosłownie to samo, tylko że co, większy silnik, bo Martina tam siedział silnik. Tutaj co mamy z nowych rzeczy jeszcze? No tamte sito oczywiście pierwsze wstępne jest nowe, założone. Belki separatora są niektóre wymienione, ale nie są jeszcze złe. Tam trzeba coś, dwie czy trzy belki ewentualnie by byłoby do wymiany dać. Mamy tutaj tak, cepy nowe są wstawione i klepisko całej mocarni jest nowe wstawione w tym kombajnie. No reszta na co? Bez. Nic więcej. Tutaj jeszcze z przeróbek. Co tu było takiego porobione? A, to było podwyższane po sieczkarni, bo chyba to było za płasko oryginalnie. Widzicie, nawet jest miejsce, że ona jest podwyższone. To ktoś sobie już chyba przerabiał we własnym zakresie, bo pewnie jak ten kombajn nawet nie był początkowo przewidziany do sieczkarni. No tutaj to taki, kurczę, powiem, mankament w tych kombajnach jest trochę. Ale to będę musiał też może poprawić. No tutaj na łączeniu, wiecie, rama od tego, sieczkarni i ta blacha, no nie jest to złe, nie jest to złe. Ten kombajn fabryczny nie był przewidziany do sieczkarni. Nie był. I dlatego to jest tak porobione. No a reszta co? Totalnie żywy bez, no tylko, że tutaj nie mamy go zgnitego, jest umalowany. A powiem wam, robić totalnie dwa razy to samo. Nie chciałoby mi się, tym bardziej, że tamten to ogólnie trzeba było powtórzyć całą procedurę napraw, przeglądu. Także tak, sprzedałbym ten kombajn za 45 i kupiłbym zupełnie to samo praktycznie, ale to tak jak wam wspominałem, to nie jest celem właśnie moim. Ja mogę dołożyć oczywiście pod warunkiem, że kombajn byłby po prostu w jakimś tam znacząco lepszym stanie, przynajmniej technicznym. Chociaż to ja nie mówię, że to jest jakiś szpargą po prostu, nie? No ale już by wypadało, już skoro już mamy przeskok te 60-70 tysięcy za kombajn, to już by należało, żeby stan techniczny był, powiedzmy, no troszkę na wyższym poziomie. Ten kombajn też nie jest zły, żeby tam mówić, nie? Że tego sprzedaję, bo mi się coś dzieje. Nie, nie, moi drodzy. Mi się nic nie dzieje tutaj, on kosi normalnie, mówię, wyjeżdża i ten. No ale bo oczekiwałbym coś za wyższe kasę, po prostu nowszego, lepszego, tak? A co, sprzeda 45, dołoży 20 i mam to samo nadal. No, no nie tędy droga. A tym bardziej, że no jakby ktoś chciał, no wstępnie go mogę tam, wiecie, teoretycznie no, troszkę z grymasem powiem wam, sprzedawać mi go jest za tę kasę. No, dobry kombajn za 45 myślę, że to by było już śmigawka elegancka,
w porównaniu, że za jakie pieniądze tak naprawdę możemy kupić sobie rekorda, za jakie pieniądze, bo to olbrzymi nieraz cenię sobie za rekordy, że tak naprawdę, moi drodzy, jest to bezsensowne dawać te 50-60 tysięcy, skoro już lepiej mówię, jest kilka BS-ów na ogłoszeniach, zdecydowanie jest lepiej kupić BS-a, moim zdaniem. To jest moje osobiste, chociaż znam takie osoby, co by w życiu nie chciały BS-a. Dobra, moi drodzy, tyle to trzeba rzucić wam w tym materiał jakoś i dalej tutaj myśleć o modernizacji, bo nie mam wyjścia. Myślę, że no po prostu będzie trzeba wstawiać ten rozdzielacz do zimy jeszcze troszkę. Myślę, że dam radę się wyrobić. Joya zrobię, no ale wiadomo, jeżeli już ja to wstawię tutaj na ten kombajn, ten rozdzielacz i Joya, to powiedzmy, no cenowo będę musiał to niestety podnieść, co chodzi o sprzedawanie go. Wiecie, rozdzielacz i ten już nie jest tanio. A to jest sieczkarnia, macie noże sierpowe, kosa nowa jest założona. Nawet sobie od druga, proszę bardzo, leży nowa kosa balmetu. No i stół do rzepaku. No i kombajn jest jakoś, wiecie, przygotowany, zakonserwowany. To jeden powie, a kurwa panie, bo malowany. No malowany, ale doprowadzony do ładu, przynajmniej nie jest zgnity jakoś tak, że wiecie, tak jak właśnie wczoraj pojechałem, no i troszkę z grymasem. Myślę, spodziewałem się czegoś innego. Zdjęcia zdjęciami, a spodziewałem się czegoś lepszego, tak naprawdę. Tutaj stary kombajn, 87 rok, a jakoś to powiedzmy nie jest aż fatalnie to. Ten. Jakieś pierdoły, bo wiadomo, bizon. No ale jest dopilnowany, nowe łożyska, wszystko co należy, pasy powymieniane tak jak powinno być. Dobra, tyle w tym materiale. Ja dalej biorę się do roboty. Na razie, ho.